This is magia! This is sobota, magic! Magia niech działa, a jak! Witam was wszystkich w bardzo magiczny sposób, w nietypowej sytuacji, bo na początku robię sobie mały ogień, żeby się przepchać, przebudzić na dzień dobry z wami. A jak! Fantastic bombastic! Gwiazda wam mówi, sobota, i nie chodzi tylko o tą sobotę, niech każda sobota będzie wasza i słoneczna, rowerowa, to nie podlega dyskusji, tak, no tak. Uwaga, uwaga, ja wiem co mówię, uwaga, uwaga. Perfekt! Pięknie, sympatycznie. Jeszcze jedno, pamiętajcie o jednej rzeczy. Tutaj jest fun, tutaj jest magia, tu jest zabawa, ale jedna rzecz jeszcze jest. Trzeba umieć wychwycić kilka podstawowych może nie, ale kilka, zawsze w filmie jest kilka albo chociaż jedna mądrość, którą warto sobie wziąć do serca. Zawsze. Trzeba umieć czytać. Czytać to, co chcę przekazać w filmie. Ważne. Bardzo ważne. A wiem, że wy, czyli bardzo fan przyjaciele kanału, potraficie to zrobić i to robicie. Mega, mega jestem zadowolony i przekazuję wam jak najlepszą energię. I oczywiście jedziemy, zobaczymy co się będzie działo. A tymczasem sobie tak lecimy. 30, 31, 29, 27 to było przynajmniej. Lecimy! No i oczywiście noga pracuje. Odpowiedni rytm do tego wszystkiego. Tak zwana kadencja. Musi być. To jest ważne, wtedy prędkość ciebie nie męczy. Oczywiście wszystko trzeba dostosować do swojego wytrenowania i warunków, zwłaszcza wiatru. No, nie wspominając o tym, czy są podjazdy, czy prosto, czy lekko z górki. A jak? To jest słoneczny ten moment. To jest ta jazda. Tak się skupiłem, ale jeszcze do Bieszczyna nie przyjechałem. Ale niedługo będę już na słynnej granicy do Bieszczyn w stronę na przykład Ukerminde i może dalej troszeczkę. Zobaczymy, co dzisiaj przyniesie trasa. Tymczasem jadę sobie tak, no teraz 29. Zobaczymy, z jaką średnią dojadę. Teraz jadę tak, no znowu wróciłem do tej opcji. No i tak się dobrze jedzie. Momentami 27, a tak ogólnie to 28, 29. Jest dobrze, o, trzy dychy. No i za chwilę tabliczka do Bieszczyn. I jeszcze kawałeczek. I no i wiadomo, granica. Tam się może na chwilę zatrzymamy, zobaczymy. Pamiętajcie, turystyka. Nie musisz, możesz. Nic na siłę. Wszystko na mięciutko. A dojedziesz daleko. Dojedziecie. Tak. No i do Bieszczyn zaraz. Do Bieszczyn. Welcome do Bieszczyn. I jedziemy dalej, a jak? I ten skręt na Nowe Warno tutaj. Ale my jedziemy dalej. Republika Federalna Niemiec, 1 kilometr. No, już niecały kilometerek do celu, ale tego pierwszego, gdzie chcę stanąć i po tych kilkudziesięciu kilometrach rozprostować się pierwszy raz i później już cisnąć w miarę normalnie, dostosować się do swojej wydolności dzisiejszej w przejażdżce, treningu, cokolwiek by to nie było. Tak zwane rozpoznanie własnych możliwości dzisiejszych, czynników wszystkich, które wpływają negatywnie i pozytywnie na moją jazdę, dokonałem. Zrobiłem to na 24 km 700
metrach, dokładnie 710. Także wiem, na co mnie dzisiaj stać. Wiem, co mogę dzisiaj zrobić. Wiem, jak mogę mniej więcej jechać. Tak, zawsze warto zrobić te rozpoznanie. Oczywiście nie jest wskazane sprawdzanie tak zwanej nogi. Przynajmniej nie za często. A zwłaszcza w turystyce, tak? No to come on. Ale czasami mówiłem, że można, że będzie tutaj taka nutka ścigania. No dzisiaj tego ścigania nie będzie, no bo to wszystko zależy od tego, kto się pojawi na trasie, czy się kogoś goni. Wiecie, to tak przygoda sama zweryfikuje to wszystko i tam... O! No. A tak to ja sam siebie dzisiaj zweryfikowałem, sprawdziłem. Tu jest płasko oczywiście. Dzisiaj powiewa, jest na przykład cisza, nagle cisza, takie porywy są. Także mówię, zrobiłem sobie swój rekonesans swojego samopoczucia, swoich sił. 24 km już bez tych metrów, tak? No 700 metrów muszę odjąć, no ale wolę tak. 24 km, 58 minut i 6 sekund, jak już o sekundy chodzi. Średnio mi wyszło 25,5, 25 km na godzinę. Maksymalnie jechałem 36, prawie 37 na godzinę. No tak to by wyglądało. Czyli dojechałem tutaj w niecałą godzinkę. 58 minut. Jeżeli chodzi o dojazd tutaj taki turystyczny spod domu, spod klatki, to jest bardzo szybko tutaj dojechane. Bo ja wiem, wiele razy wyjeżdżałem, także spokojna taka jazda pod 20, 22, 23, to tutaj zawsze ponad godzinkę się jedzie. Ja tutaj przyjechałem 2 minuty przed całą godzinę. Także to jest szybko. To jest szybko. W turystyce, kiedy jesteśmy zapakowani, to jest naprawdę szybko. Chyba, że naprawdę mamy huragan w plecy i dwa razy korbą przekręcisz i będziesz miała zaraz na budziku 30 na godzinę bez większego się spinania, no to okej. Dobra. Oj, się rozgadałem znowu. Lecimy dalej albo za chwilę. Rozpoznanie zrobione. Także przebadałem się, wiem o co kamana, teraz chciałem pokazać wam, przypomnieć tą, ale tam goli teraz ten trawnik, przypomnieć wam jaka jest tutaj piękna trasa, taka typowo turystyczna w stronę Rietch. Zatem popędzimy, to jest w tamtą stronę. Leśnymi ścieżkami, bardzo fajnymi, gdzie można się często zatrzymać. Gdzie nie gonimy, gdzie jeżeli jest większy wiatr i troszeczkę chłodniej, tam można znaleźć ocieplone warunki atmosferyczne pomiędzy piękną ścieżką, a otaczającą ją przyrodą leśną i innymi pięknymi czym. Zobaczymy, co tam się w ogóle będzie działo. A jak? Lecimy. Trakt leśny. Taki typowy, nawet tutaj gravel to spokojnie przejedzie, bo przecież stworzony jest do takiego terenu i nie tylko takiego, no a tym bardziej touristic bike. Mega touristic fantastic silver bike bestia, a jak? Dajemy czadu, jedziemy, bo to jest fantastyczna sobota. No tak! Mega fajna ścieżka rowerowa, ubita, równiuszka. Czego chcieć więcej? Tylko jechać przed siebie. No i koniecznie mieć ze sobą szamanie. No, jakieś żelki, jakieś picie. Dzisiaj nawet by się przydała gorąca kawa albo herbata. No akurat tego nie wziąłem. Trudno, przeżyjemy. Ja też przeżyję. No tak, a jak? Słuchajcie, wiecie, ja tu się czasami zastanawiam. Teraz zwolniłem już. Trochę tak bez świrowania chciałem powiedzieć coś. Ja się czasami zastanawiam, jak ja to robiłem, albo jak ja to zrobiłem w zimę wyjeżdżając, pojechałem nad morze i z powrotem. Naprawdę czasami szukam tego... Tego czegoś, co mi się stworzyło wtedy w głowie, że ja to zrobiłem, że ja wyjechałem, że ja pojechałem. To było wow! Zimno! Naprawdę długo ciemno! Nie wiem, ja naprawdę... Ja staram się motywować, ja staram się każdemu przekazywać to coś.
ale naprawdę uwierzcie mi, że ja tego czegoś w głowie, tego, tej fantasy bike, ten fantasy touristic bike też motywuję się, szukam, bo czasami naprawdę mam takie dzionki, że no, że jest mi ciężko, naprawdę ciężko. To nie jest tak, że ja już jestem ciągle taki hu-hu-hu. Chociaż często to się zdarza, ale mam takie dni, że jest słabo. No i dzisiaj jest taki dzień, że ja kurczę, że to jest dzisiejszy dzień jest dużo lepszy od tamtego dnia. A ja nie dam rady dzisiaj pojechać taki kilometr. Fakt, że skończyłem znowu pracę po nocce, jestem, przespałem się z 3,5 godziny i już sobie jadę. No ale nie będziemy marudzić. Jedziemy. Także może dzisiaj zaproszę was do tego, żebyśmy razem poszukali tej motywacji, tego strzału, tego one touch, taki, i jesteś naładowany, naładowana energią. Jeden dotyk, jeden strzał i gwiazda cię prowadzi i wy mi przekazujecie tą energię, ja wam, i jesteśmy Robocop, czy jakoś tak. No, a jesteśmy teraz w stronę Ludwigshof, Ried, Achelbeck, Hintersee zostawiliśmy, Glashütte zostawiliśmy. Trasa ścieżką rowerową przez las. Cisza, spokój, ćwierkanie, chmurki, raz słońce, raz cień i chłodno. Naprawdę, ja wiem, że 9 stopni. Ja wiem, że jednak jest lepiej, jak jest chłodno, niż jest jak za gorąco, bo jak jest za gorąco, to w ogóle leżymy. No, ale 9 stopni to trochę za mało. Trochę za mało. Dobra, lecimy. Jestem przy magicznej budowli Chinatown. No, znane, to jest wszystko po tej ścieżce rowerowej w stronę Ried. A ja tu wpadnę tam, na Aussichtspunkt, na którym już parę razy byłem. Poszukam na tym punkcie jeszcze większej motywacji. One touch, one moment, one bike, one silver star, one bestia. A jak? Jedziemy. Tak mniej więcej wygląda wjazd. Za chwilę obrócę kamerę oczywiście, stamtąd przyjechałem. Już tu wiele razy byłem, ale też nie za często. I tu jest ten wjazd. To takie kamienie są, głazy. No i magiczny wjazd. Zawsze jest magia, musi ta być magia, ale to trzeba poczuć. Suniemy się. To jest kawałeczek i zaraz będziemy na miejscu. Pięknie tu jest, uwaga. Proszę zobaczyć. Ło. Myk, myk. I punkcik widokowy, czyli Aussichtspunkt. Jest. Stary, bo stary, ale jest. Jesteśmy. Oczywiście zaraz wejdę, ale dla przypomnienia pokażę cały teren. Trzy tablice. Po środku mapa. Legenda, opis. Tutaj das Projekt Aussichtskanzel Ludwigshof Würde gefundet durch. Coś tak, tam są te flagi. Godła. Miast. A tutaj jest rzeczka, tylko szczerze musiałbym zobaczyć, jak ona się nazywa. No i ten punkcik. Ładnie to wygląda. Dobra, nie ma co, ciśniemy na górę. No, ale zanim pocisnę na górę, to jakiegoś cukieraska, nie? No nie mogę przez szkiełko podać. Ale można sobie tam i zapraszam was. Proszę się poczęstować z własnych zasobów domowych, czy tam gdzie to oglądacie. Picie wziąć ze sobą? Nie, nie chcę mi się pić. No i mam jeszcze te żelki. Lubię. A jak? Dobra. Ciśniemy na górę. Chodzimy. Schody są... No, teraz to jest ok, bo ani nie było mgły, ani nie było żadnego deszczu. Przynajmniej... No nie widać, tak? Jest wszystko ok. Także jest... Nie jest ślisko. Chociaż na progach to różnie bywa. A tak to trzeba na tych schodach tu uważać. Można się ładnie gibnąć.
No i to już jest tak stare. Ciekawe, czy oni to kontrolują w ogóle i sprawdzają. Trzeba samemu też uważać. Niedługo to mogliby napisać wejście zabronione, bo trzeba będzie zrobić naprawy jakieś. Wow, się ładnie można skitrać. No. To jest niesamowite. A teraz jesteście skitrani, tylko trochę krzywo. Ale co tam? Na razie widoczki są zachowane dla mnie. Wieje. Postaram się za chwilę wam to pokazać. Ściągnę rękawiczki tylko. Dobra. Momencik, tak? Kurczę, tu są banany. A, jeszcze mam 3 banany ze sobą. No i też komin ze sobą wziąłem. No dobra, idziemy na te widoki. Słońce jest. Dużo chmurek, ale przedziera się. Tam coś gwizdze, śpiewa. Przestało ćwierkać. No, a w tą stronę to tak wygląda. No kosmiczne to jest. Zawsze. Gdziekolwiek byśmy nie dojechali, ile byśmy nie zużyli tych sił, to zawsze się trzeba cieszyć tym, że można. Że jest spokój, że jest cisza. A te większe strzały są i będą. Tak, no czasami trzeba jakoś to zrobić, może i na siłę, może i nie. Czasami jest radocha, jak się pojedzie te swoje kółeczko słynne. No widzicie, czeka się na tą sobotę i człowiek przychodzi do domu styrany, zorany. To zresztą każdy z was to ma, ludzi pracujących. Jeszcze, żeby to było te 19-20 stopni, to oczy otwierasz i jedziesz. No, albo nawet bez spania, wtedy się jakoś bardziej chce. No bo wtedy wiadomo, zawsze się gdzieś zatrzymam. Huknę się na jakiejś polance, gdzie odjechałem nawet z 80 do 100 km i mam powrotu tyle samo, czyli będę miał z 200 zrobione. Ale wiem, że położę się, jest fajnie. A teraz gdzie ja się położę? Nawet, no mam hamak ze sobą, co? Huknę między drzewami, nawet w śpiworze. Trzeba jeszcze poczekać. Rozpieściła nas troszeczkę ta pogoda, bo było tak pięknie, ładnie. Bywały temperatury już w tym roku przecież całkiem niedawno wysokie dosyć. No a teraz jest jak jest. Ale jesteśmy tutaj! I ten znowu dotyk. One touch, Silver Star. Magia. A tu wygląda tak. Stare to jest trochę. Mogliby to odmalować. No proszę państwa, a my narzekamy na nasze. Zobaczcie, tutaj też trochę tak, no zaniedbane to jest, nie? No tak, come on. Przecież my lubimy, kiedy jest kolorowo, kiedy jest ładnie. A tu jednak jest tak troszeczkę tak szaro-buro i ponuro. Także nasze też jest piękne, a nawet piękniejsze. Dobra, schodzimy na dół. Starczy tego ględzenia, trzeba wsiąść na maszyn. Tam bestia stoi, odpoczywa. A Silver Star dokona teraz tego, dosiądzie tej maszyny i bestia ruszy, dwa koła zaczną się kręcić, łańcuch będzie napięty, korba będzie chodzić, będzie wow, a jak? To jest ten moment, rozwijam teraz eukamentol. Dziękuję. Kubki smakowe pracują, jedziemy. Czasami lubię taką ciszę, kiedy ładuję swoje akumulatory poprzez śpiew ptaków.
poprzez szum wiatru, poprzez szelest liści, poprzez łamiące się gałązki, kiedy bezszelestnie płynie wartkim strumieniem pobliska rzeczka. Tak, touristic bike. Prosto z serca. No, i tak. Ten las to mnie, kurczę, usypiał. Ale powiem wam szczerze wszystkim, zostańcie własnymi doktorami, własnymi lekarzami. Badajcie się, wsłuchujcie się w swój organizm, co on wam mówi, czego chce danego dnia. Oczywiście wcześniej sprawdzając, tak jak ja to zrobiłem, wiem, że mam moc, ale głowa i coś, jakiś stan wyższy, nie pozwala mi teraz tego zużyć. Nie wiem, co się dzieje, ale siły wyższe nie pozwalają mi zużyć tej energii. Tak jakbym miał kumulować, to kumulować na jakiś wielki strzał jeden. Na ten mega touch, mega one touch Silver Star bike bestia. No, coś w tym jest. Spróbujcie zajrzeć wewnątrz siebie. No tak. Ja naprawdę czuję to. Każde przekręcenie korby, jak jadę, czuję tą nogę, jak mam napakowaną. Maksymalnie. Ja czuję, że ja mam to wrażenie i to nie jest mylne wrażenie, że mógłbym, kurczę, normalnie tak przekręcić, że na którymś z tych przełożeń jeszcze bym zamielił na asfalcie. Ja bym normalnie skręcił to i zrobił, wyzmnąłbym, kurczę, ten cały środek jak taką szmatę, kurczę, brudną, gdzie wyciekłaby każda ilość jakiegokolwiek smaru, jakiegokolwiek oleju z łańcucha, no miazga by była, to czuję. A z drugiej strony, od strony właśnie tej takiej głowy, coś jest takiego, że mnie tak przyhamowuje, że jeszcze nie teraz, że to będzie potrzebne, ale jeszcze troszeczkę. Spróbujcie się wsłuchać w swój organizm. Naprawdę jesteście w stanie to poczuć. To jest troszeczkę treningu, trochę czasu, ale jesteście w stanie to poczuć. Ja to czuję teraz. No ale coś mnie wstrzymuje, coś mnie trzyma, głowa mnie trzyma, że jeszcze nie teraz. Także no dzisiaj relax. Naprawdę, jest coś w tym. Jak jadę teraz, siedząc na rowerze, czuję się tak, czuję w sobie tą taką delikatność jak motyl, ale wewnątrz to jest, nie wiem do czego to przyrównać, do siły lwa, siły jakiegoś King Konga, normalnie. No kurczę, się z tym King Kongiem to śmiać chcę, ale naprawdę, serio, jest jakaś magia, jest coś we mnie, że ja nie czuję bólu. Przestałem dzisiaj czuć ból, a głowa nie pozwala mi teraz tego zrobić. Come on, jak głowa odpuści i powie tak, boję się, co będzie. Także oglądajcie, będzie magia. Czuję takie wewnętrzne rozpieranie energii. W nogach to aż buzuje, takie swędzenie wewnętrzne, ale to nie jest swędzenie. To jest masakra. Ja normalnie jechałem, to chwytam tą kierownicę czasami, aż szarpnę tak mocniej. Jest kolosalne, mega odczucie, żebym podszedł i wyrywał drzewa z korzeniami. Takie mam wrażenie dzisiaj. Wow, jeszcze tego nie było, kurczę, ale nie pozwala mi głowa spróbować tego, nie pozwala mi. Wow, co się dzieje, come on, jestem przerażony, ja bym, kurde, pogiął ten rower cały. Nie udaję, dobra. No, aż mi się nawet ten, przeszło mi takie wiecie, ho i tak dalej, chwilowo. Oczywiście, no może za chwilę dam, bo ja teraz przez Bóg Blankenzi wydejechał. I cały czas tak jakoś młyneczek. No kurczę, to się wszystko dzieje. Ja tego nie
wymyślam, nie wymyślam, mówię całkiem serio. Dobra, jedziemy dalej, naprawdę. Mój organizm mówi mi, masz lekko wstrząsnąć, lekko zamieszać, przemieszać i znowu nie ruszać. To ma się jeszcze bardziej nabuzować i zbudować. A! No to lekko napniemy i zostawimy. Niech się buzuje, buduje. One touch, one silver, one bike, jedna bestia. A jak? Podjazd. Na jeden raz! Jest mak! Jest moc! Excellent! Pięknie! Czuję te fantastyczne przebudzenie! Welcome to Silver Star! Ajak! I jedziemy! Ladies and gentlemen, pump off! To było to przebudzenie! No i jest przejście graniczne, Bankenzi! Jak widać, a ja mam straszną huźdawkę. Teraz znowu się wyciszam. Kurczę, niesamowite to jest. Czy wy też tak macie? Podczas jazdy na jednych 75 km, bo coś koło tego będę miał. 74, 75, coś takiego. Teraz mam 60. Cóż, ale jest fantastycznie. I trzeba umieć czytać swój organizm. Wiedzieć, co chce nam przekazać. A jak i no tak, trzymajcie się. Cześć!